Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, czy Amerykanie myślą, że Polacy są Rosjanami. Ale tak konkretnie to chcieli wiedzieć po prostu, czy jak Amerykanie słyszą polski akcent, czy oni myślą, że ten Polak jest Rosjaninem. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Instytut Lingwistyki przedstawia... Może zacznę ten filmik w taki sposób, że przez moje życie i przez moje doświadczenie, każdym razem jak jestem z moimi rodzicami, bo oczywiście moi rodzice są imigrantami z Polski i mówią po angielsku z polskim akcentem, to każdym razem jak jestem publicznie z nimi albo z innymi Polakami i oni są w restauracji albo w sklepie albo gdziekolwiek i rozmawiają z Amerykanami po angielsku, i oczywiście ten Amerykanin słyszy, że oni mają akcent, to mogę powiedzieć, że bardzo często ci Amerykanie zadają pytanie where are you from? Znaczy skąd jesteś? I to jest dosyć normalne pytanie w Stanach. Ja mieszkałem na Florydzie przez połowę życia i tam jest dużo Amerykanów, którzy się przeprowadzili z innego miejsca, z innego stanu. To nawet wtedy, jak ktoś słyszy na Florydzie, że ktoś ma jakiś inny akcent albo z północy, albo z zachodu, albo nawet z południa, to często pytają, where are you from? I czasami niektórzy ludzie mają bardzo specyficzny akcent i od razu wiesz, skąd oni są. Na przykład Nowy Jork. Jak ktoś jest z Nowego Jorku, z tego miasta, to bardzo często to słychać. I wtedy ktoś może powiedzieć, oh, are you from New York? Znaczy, czy jesteś z Nowego Jorku? I oczywiście Amerykanie to robią przez to, że Amerykanie uwielbiają rozmawiać ze wszystkimi. To jest normalne, żeby robić z ludźmi small talk. I oczywiście wiem, że dzisiejszy filmik może nie jest o angielskim, ale myślę, że akcent jest część tego, jak mówimy po angielsku. Ale oczywiście, jak potrzebujesz więcej pomocy z twoim angielskim, to może już wiesz, my stworzyliśmy bezpłatne 7-dniowe wyzwanie z angielskiego. Link jest na dole w opisie. Jak masz więcej pytań, to sprawdź go. To jakbyś był w Stanach, to nie czuj się dziwnie, że ktoś się pyta, where are you from? Oni po prostu chcą wiedzieć, dla nich to jest interesujące i też bardzo często chcą z wami zacząć jakąś konwersację. Ale to nie znaczy, że każdy to zrobi. Myślę, że zależy od sytuacji, ale może tak między 10 i 50% Amerykanów, jak będą słyszeć, że masz akcent, mogą powiedzieć where are you from. Ale powiem, że przez moje doświadczenie nigdy nie słyszałem, żeby jakiś Amerykanin mówił do moich rodziców albo do innych Polaków, jak oni mówili po angielsku. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się spytał are you Russian? Albo are you from Russia? Albo are you speaking Russian? Akurat tego nie słyszałem. Oczywiście jest możliwe, że oni pomyśleli ha, może oni są z Rosji. Ja się spytam skąd oni są. Może tak myśleli. Ale też nie możesz myśleć, że Amerykanie wiedzą, jak niektóre akcenty brzmią. Myślę, że większość Amerykanów nigdy w życiu nie poznali Rosjana ani Polaka. To pewnie słyszeli jakiś akcent w telewizji. Bardzo często, jak jest jakaś mafia albo jakiś terrorysta, to on jest Rosjanem. I czasami Rosjan gra tego gościa, a czasami to nawet nie jest Rosjan i po prostu ktoś inny gra Rosjana. To myślę, że bardzo często Amerykanie po prostu nie wiedzą. Uważam, że polski akcent jest wystarczająco inny niż rosyjski akcent, że ludzie nie będą pewni. Nie będą myśleć, o, on jest Rosjanem. I to, co jest ciekawe też, jest, że nie każdy polski akcent jest taki sam. Każdy mówi troszeczkę inaczej. Szczególnie jak oni mieszkają w Stanach. I myślę, że większość czasu, jak Amerykanin pozna Polaka w Stanach, to ten Polak mieszka w Stanach i mieszkał w Stanach przez bardzo długi czas. To polski akcent, it sounds something like this. I am Polish and this is how I speak English. Coś takiego. Ale jak Rosjan mówi po angielsku, to on nie mówi this, bo wiesz, Polacy nie mogą powiedzieć this. To zamiast mówić this, to mówią this. A Rosjan powie this. I też myślę, że jest taki inny dźwięk. Że jak Rosjanie mówią, to jest takie Rosja, Madrosia, albo coś takiego. Okej, wiem, że to jest stereotypowe, ale często taka jest prawda. To zamiast mówić hello,
I am Polish, this is how I talk, to oni mówią coś takiego tak, hello, I am Russian, this is how I talk. Albo przynajmniej tak Amerykanie sobie wyobrażają rosyjski akcent. I szczerze mówiąc, ja myślałem, że to był stereotyp. I że na pewno Rosjanie tak naprawdę nie mówią. Ale przez to, że w Polsce jest bardzo dużo Ukraińców teraz, to miałem lekcje z Ukraińcami i rozmawiałem po angielsku z Ukraińcami w Polsce. I często oni mówią po rosyjsku i też myślę, że ukraiński jest tak, no powiedzmy, bardziej podobny do rosyjskiego niż polski. I wtedy ja słyszałem, że oni rzeczywiście tak mówią po angielsku. Okej, może ja trochę przesadziłem, ale oni nie mogą powiedzieć this i nawet nie mogą powiedzieć this, mówią this. To jest numer jeden. Jak ja jestem w Polsce i rozmawiam z kimś po angielsku, od razu słyszę, że ktoś nie jest Polakiem, tylko tak właściwie jest prawdopodobnie Ukraińcem. Albo może Rosjanin. I to jest właśnie przez to, że oni mówią this. To czy Amerykanie myślą, że polski akcent jest rosyjski akcent? Nie. Oczywiście może ktoś tak by myślał i może nawet by się zastanawiał, hej, czy to jest rosyjski akcent? No nie wiem, nie jestem taki pewny. Zależy skąd jesteś i gdzie mieszkasz w Stanach, ale myślę, że większość czasu, jak ktoś w Stanach ma akcent i jest innego kraju, to prawdopodobnie jest Latynosem, albo Azjatem, albo może Hindusem. To myślę, że jak Amerykanin słyszy, że biały człowiek mówi innym językiem, to tak naprawdę nie wie, co myśleć. I prawdopodobnie nigdy nie poznał Rosjana albo Rosjanina. Oczywiście zależy, gdzie mieszka. Jak mieszkasz tam, gdzie jest dużo Polaków albo dużo Rosjan, i słyszysz, że jakiś biały człowiek ma taki słowiański akcent, to prawdopodobnie będziesz myśleć, że hej, on prawdopodobnie jest Polakiem przez to, że dużo Polaków tutaj mieszka. Albo, hej, on pewnie jest Rosjanem przez to, że bardzo dużo Rosjan tutaj mieszka. Albo, o, może on jest Ukraińcem, bo bardzo dużo Ukraińców tutaj mieszka. I przeważnie tak jest w Stanach, że nie znajdziesz jednego Rosjanina, nie znajdziesz jednego Ukraińca, nie znajdziesz jednego Polaka, znajdziesz 500 albo 5000, zależy, gdzie mieszkasz. I wtedy wiesz, o, on jest Polakiem, albo on jest Rosjanem. I nie jestem pewny czemu, ale wiem, że tak Polacy tego nie lubią. Polacy w Stanach, którzy mieszkają w Stanach, im się to nie podoba, jak ktoś ich pyta, skąd oni są. Ja to widziałem wiele razy. Jak byłem młodszy, to widziałem, że moi rodzice to robili. Że ludzie pytali, hej, o, skąd jesteście? A moi rodzice mówili, a, my jesteśmy stąd. Tak jak z tego miasta. I myślałem, że to było dziwne, tak czemu on tak mówi? Przecież nie o to im chodzi. I nawet kiedyś byłam w sklepie i za kasą była taka starsza pani, która widocznie, ja myślę, była Polką. Nie byłam przekonany, ale chyba miała, jak dobrze pamiętam, polskie imię i mówiła w taki bardzo polski sposób. Że myślę, że polski akcent nie jest tak jak inne słowiańskie akcenty. Tak, ja już mogę je rozpoznać. Nie zawsze. Bo jak ktoś jest z Czech albo Słowacji, to może jest podobne. To ja tak pomyślałam, ha, może się spytam skąd ona jest, albo może się spytam po prostu, czy jest Polka. Ale przede mną stali tacy Amerykanie. I jak był ich kolej, żeby zapłacić, to oni jej zapytali, where are you from? I ogólnie ona nie była za bardzo miła, ta kobieta, że tak widziałam, że ona pracowała za karę. Tak może pracowała w Polsce za kasą w latach 80. i tak nadal tak pracuje, tylko w Stanach? To oni się spytali, where are you from? I ona tak spojrzała na nich, jakby chciała ich zabić, a ona tak, I'm from here. Albo ja jestem stąd, z tego miasta. I ci Amerykanie byli tacy, I nie jestem pewny czemu. Tak może po prostu ci Polacy, którzy mieszkają w Stanach, mają dość tego, że ludzie się ciągle pytają, skąd oni są. Albo może po prostu Polacy tak mają. Bo bardzo często, jak byłem we Wrocławiu i rozmawiałem z ludźmi po polsku, to zawsze się pytałem, hej, skąd jesteście? I oni tak, o, z Wrocławia. I ja tak, o, to się tutaj urodziliście? I oni tak, nie, przyjechałam albo przyjechałem na studia. To ja tak, to jak, w jakim sensie, bo, nie, czemu ty myślisz? Tak ja wiem, że tutaj jesteś stąd, bo my rozmawiamy i ty tutaj mieszkasz, to ty, czy ty myślisz, że ja nie wiem, że tutaj mieszkasz? To po prostu było dziwne dla mnie. Też muszę powiedzieć, że bardzo często, jak jestem w publicznym miejscu z moimi rodzicami i rozmawiamy po polsku między sobą, albo jestem z innymi Polakami, to czasami ci Amerykanie, którzy są koło nas, wiesz, czasami po prostu czekamy w kolejce i ktoś po prostu do nas mówi, hej, przepraszam, tak, excuse me, tak, what language are you speaking? To znaczy, w którym języku mówicie? I tak bardzo często jest, że jak słyszą, jak mówimy, oni nie wiedzą, co pomyśleć. I nikt nas nie pytał,
Are you speaking Russian? Albo are you Russian? To mogę powiedzieć, przez moje życie nigdy nie słyszałem, żeby ktoś do mnie albo do moich rodziców mówił albo pytał, czy oni są z Rosji, albo mówią po rosyjsku. Jak mówili po angielsku z polskim akcentem, nikt nas nie pytał, czy jesteśmy z Rosji. Jak mówiliśmy po polsku, nikt nas nie pytał, czy jesteśmy Rosjanami. Ja myślę, że po prostu oni mają za mało doświadczeń z Rosjanami. Myślę, że jak Polacy podróżują po Europie, to pewnie jest bardzo dużo turystów z Rosji. Ale w Stanach tak nie jest. I nawet jak są, to my ich tak nie widzimy, nie słyszymy. Wiem, że często słyszę od Polaków, że jak oni podróżują po Europie i mówią między sobą po polsku, to ktoś w sklepie do nich mówi spasiba i wtedy oni są źli i oni tak, I'm not Russian. To w Stanach nie musisz się o tym martwić. Czy ty myślisz, że Amerykanie znają słowa w innych językach? Nie. Czy naprawdę myślisz, że Amerykanin zna słowo spasiba? Najwięcej słów, co Amerykanin zna w innym języku, to są jakieś hiszpańskie słowa, które są związane z jedzeniem albo z piwem. To nikt do ciebie nie powie spasiba w Stanach. To jak mogę odpowiedzieć na to pytanie, czy w Stanach ludzie myślą, że Polacy są Rosjanami? Ja ogólnie myślę, że nie. I myślę, że to jest częściowo przez to, że Amerykanie nie znają obcych akcentów za dobrze. To jest numer jeden. Po drugie, poznali za mało Rosjan i za mało Polaków, żeby tak wiedzieć, co to za akcent. Też muszę powiedzieć, że jest bardzo możliwe, że po prostu będą myśleć, że ha, czy on jest z Rosji? Ale oni ci tego chyba nie powiedzą. To ja nie wiem, co oni myślą. I jak będą chcieli wiedzieć, to po prostu się spytają. Hey, where are you from? Albo what language are you speaking? I też myślę, że polski akcent jest inny niż rosyjski akcent. Szczególnie, że w Stanach ludzie tylko znają taki sztuczny rosyjski akcent z filmów. To nie wiem, jak ty mówisz po angielsku, ale prawdopodobnie nie mówisz jak jakiś rosyjski terrorysta albo mafiosa, który jest z amerykańskiego filmu. To jak będziesz mówić, oh yes, it is me, comrade, do you like this? To wtedy oni będą myśleć, hej, czy on jest z Rosji? Ale prawdopodobnie tak nie mówisz. I jak rzeczywiście mówisz jak rosyjski terrorysta, to chyba potrzebujesz trochę pomocy z twoim angielskim. I oczywiście sprawdź na dole w opisie. Tam stworzyliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, nasze 7-dniowe wyzwanie z angielskiego. To jest bezpłatne, to sprawdź. I zobaczymy się niedługo. Daj znać w komentarzach, co myślałeś o dzisiejszym filmiku. Na razie. Cześć.